Domy tyrolskie, takie ciekawostki, ale wszystko, prawie co najważniejsze, dowiecie się o Mysłakowicach i tym rejonie. I to jest fajne. Poprowadzimy was ścieżką, którą bardzo, bardzo rzadko ludzie chodzą, że tak powiem, i dlatego ją sprzedaję wam, żebyście kiedyś tu w tym rejonie, jak będziecie się nudzić, a ktoś nie chce na ścieżkę wchodzić codziennie, to żeby te rzeczy sobie przypomnieć i uderzyć. Zakładu Mysłakowicz. No, tak się zakładało. Budowało schroniska. Towarzystwa, które przetrwało do 1945 roku, czyli praktycznie do czasu wielkiego wysiedlenia. Dba gmina o niego. Dba, to miejsce też jest w miarę uporządkowane i myślę, że to jest taki ważny, ważny dowód na to, że niekoniecznie trzeba niszczyć wszystko, co było przeszłością, bo to jest też nasza przeszłość. Wczoraj lało się. Tak, degustowaliśmy. Ładnie zarośnięte te pięć. Tak po kolei ładnie. Tak nie zostało. Ale całe polem. Jest ładnie.
dostosowuje. O wsi Bukowiec pojawia się w kronice parafialnej w Sobieszowie w 1305 roku. Czyli tak, a z czego jeszcze słynął Bukowiec? Bukowiec słynął z wytwarzania jedwabnych adamaszków. A obecnie jeszcze słynie, chodzimy tam z młodzieżą, szukamy kwarców dymnych. Jedno z niewielu stanowisk kwarców dymnych w Sudetach. Dzisiaj tam nie pójdziemy, bo nam nie po drodze, ale kwarce dymne kojarzy z Bukowiec. Ale to wiele tu musi stoić. No poczekaj. Ale wiecie gdzie? Na dziedzińcu zamku w Namysłowie. gdzie się coś buduje, gdzieś nielegalnie las wycinają, to miał na celu. Właściciel stawiał, płacił, doglądali. Przykładowo, jakie funkcje zamku Wojnik? Szlachcowie tam mieli swoją siedzibę, a potem się przenieśli do Sobieszowa, zaczęli budować zamek. Widok zwierzy w Bukowcu